Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcinek Speedrun 6.0, zapraszam serdecznie, gramy, uczymy się, tłumaczę ruchy, no i jedziemy. Posunięcie D4, no to zagrajmy skoczek F6 tym razem, polecam oczywiście również to posunięcie i tutaj mamy szeroki wybór. No dobrze, myślę, że spróbujmy obronę królewską indyjską, chyba pierwszy raz w tej odsłonie sobie zagramy, z tego co kojarzę. No i zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Póki co jest ok. skoczek F3, goniec G7. Planujemy sobie zrobić szybko roszadę, mieć problemy z głowy. Goniec F4, no jest takie posunięcie, jest takie posunięcie. Rzadziej stosowane, ale jednak istnieje. I posunięcie E3. No dobra, jeżeli mamy taki układ, to możemy spróbować sobie grać nie przez E5, no bo to, to, to takie londyńskie troszkę schematy powstały, ale możemy spróbować zagrać przez C5. Chodzi nam o to, żeby otworzyć fajnie diagonale i powalczyć, oczywiście, o centrum. Z zapionkiem podąża skoczek może nie od razu, ale będzie miał taką możliwość, o ile nie nastąpi ruch D5, który będzie czarny i według mnie, fajny. Dlaczego? Dlatego, że mam chyba teraz taką ciekawą możliwość skoczek E4, w ogóle pozycja jest nietypowa. Jeszcze kolejna możliwość to jest skoczek H5, tylko że on mi zagra tutaj i nie uderze w B2. Ciekawym jest też taki ruch, żeby tu od razu uderzyć D6, goniec D3 są fajne. Goniec F5 są fajne możliwości. Tyle, że chcesz spróbować coś tutaj zamieszać w pozycji. Jeżeli tu, to chyba tu Skoczek od razu powinien zagrać. Hetman A5. Brakuje mi posunięcia D6, mimo wszystko bardzo mi tego posunięcia brakuje. Tylko, że jak ja zagram tu, to on zagra standardowo tutaj. Jak ja zagram w sumie tutaj. To ciekawy jestem, czy on zagra skoczek C3. Wtedy skoczek E4, wygrywam partię, bo goniec tutaj nie będzie miał możliwości obrony. A czy wygrywam partię tak, bo tutaj mogą być już wielkie problemy? Hetman A5, Hetman D2. Wtedy z powrotem na B6. I on zagra tu skoczki, i będzie stał ok. No dobra, ale tak można spróbować wtedy D6. E6 można jeszcze próbować grać. Spróbujmy Hetman A5 w takim układzie. Jeżeli nie ma gońca na C1, no to niech będzie ten szach, żeby właśnie spróbować tutaj dać przeciwnikowi. Opcji na pomyłkę, ale zobaczcie, nie ma pomyłki. Bardzo dobrze zagrał przeciwnik. No bezbłędnie według mnie. No i teraz Hetman B6, to co planowałem. Muszę odejść, czyli strata tempa, aczkolwiek tu Hetman na D2 jeszcze nie stoi jakoś fantastycznie. No skoczek musi zagrać tu, bo inaczej mam skoczek 4 Więc to nastąpi raczej. Dokładnie. No i tutaj ruch D6 chyba. Nie ma lepszej możliwości. Goniec musi wyjść. No i przeciwnik. Dobrze sobie tu poczyna. Choć uważam, że i tak czarne mają tutaj w porządku normalną pozycję. H3. On wie, co się święci, zobaczcie. Ale teraz pojawia się kolejna chyba dobra opcja czarnymi. Goniec F5 z planem skoczek E4 i tu się otworzy. Goniec tu się otworzy. Hetman. To chyba bez zastanowienia. A tutaj nie można, z uwagi na bicie. Bicie tutaj, no wieża B1 wprawdzie jest taki ruch. Hetman A3, no i tutaj będzie dobrze. Nawet jak na B7 zbiję, to skoczek wchodzi tutaj. No i nam chodzi o to właśnie, żeby tutaj zrobić zadymę na skrzydle hetmańskim. No i goniec F5, proste posunięcie. Ależ tu jest dobrze grane to. Nie, nie jest. Nie jest. Dlatego, że gram już tutaj. Zobaczcie. Goniec zrobił robotę. Wieża ma problem. Skoczek zbija, goniec zbije wieżę. Oa, jeszcze lepiej. Zobaczcie, co on zrobił. Podstawka. A tak chwaliłem na początku. Tak świetnie grał. Przeciwnik, zobaczcie, debiut grał całkiem dobrze. Wiecie, coś ciekawości wiem, że było bardzo mało ruchów, ale przejrzę te partie szybciutko. Sprawdzę, czy były jakieś lepsze działania. Czy była możliwość czegoś tam zrobienia jeszcze lepszego? Tak, tak, tak. Na razie normalnie. Hetman A5, pierwsza linia silnika, zobaczcie, wydukowałem hetman A5, czyli poszło najlepiej. Hetman D2, tutaj przewagę mają czarne, minus 0,6, co ciekawe. Aha, wiecie co w ogóle silnik mówi w tej sytuacji? Wymienić hetmany. Z lepszym szachistą prawdopodobnie bym to zrobił, ale to jest też dobra idea. Dlaczego? Skoczek zbija tu. Skoczek H5, a o to chodzi, no dobra, bo już koniec nie może tutaj, a wymieniam sobie świetnego gońca, a jeżeli był taki ruch nastąpił, to po prostu D6, grozi taki ruch, To trzeba było obronić, ha, czyli gramy z normalną pozycją, po prostu Sinik stwierdził, że wymieniamy hetmany i gramy normalne takie um, królewsko-indyjskie schematy, takie pod Benoni podobne, oczywiście nie ma tego B5 jeszcze, no tak, ale coś w tym stylu, no dobra, ale poszło tutaj. Czyli błąd, skoczek C3 najlepsze, D6, H3, posunięcie, goniec D3 jak widzicie silnik wskazuje, H3, goniec F5. A, skoczek H4, co, skoczek H4, o oh, tak od razu, a nie mogę tak? Co się stanie po tym? Tutaj to już przewaga czarnych, nawet jeżeli tak nastąpi, H to jest bicie na B2. Krącenie. I tu nawet jak go wróci, to może być wymienione. Chodzi tutaj o to, że zdobywamy piona w fajny sposób. Prosty zresztą. Ale teraz odejście na C2 jest najlepsze, co ciekawe. Bo tu skoczek grozi z biciem. I trzeba było grać tak. I tak, i tak, i tak. O, i tutaj faktycznie. Dużo trzeba byłoby przeanalizować, ale jakiś ruch B5 jest ostry. Nie, no pozycja ciekawa, mimo wszystko, ale tak, białe tu się ratowały z opresji. No dobrze, ale jestem ciekawy tutaj, tak, tak, tak. No B3, błąd straszny. No i tu podstawka Hetmana. Dobra, więcej tu chyba jakichś ciekawszych rzeczy nie było. Lecimy dalej. O, mamy Mariusz! Mariusz! Maszriu, e, Witam serdecznie. E4 mamy polskiego tutaj zawodnika. C6, obrona Karokan przed nami. W takim układzie może atak panowa zagrajmy. Zmienię trochę kolejność ruchów. C4. Chociaż tutaj E5 teraz będzie dobre. Niepotrzebnie zmieniłem kolejność ruchów, bo mogłem zagrać D4. Ale jak będzie ruch E5, to zagramy sobie skoczkiem. Jeżeli D6, to D4 i też będzie w porządku. ciekawy mnie ruch. Czy C5 teraz też nie istnieje mimo wszystko? Dziwnik napisał mi, dobra, nie przeciągaj. <grymne> D4, no okej, okay. eee, no to mamy silne centrum. Eee, teraz posunięcie G6, czyli będą królewsko-indyjskie schematy. Wyprowadzamy naturalnie skoczka. Goniec G7. Myślę, że spróbujemy zaatakować przeciwnika czterema pionkami w centrum. Po takich ruchach to myślę, że jest całkiem okej okay. pomysł. Skoczek F3, tam E5 trzeba było kombinować. Goniec zagrywa tutaj. No dobra. Myślę, że goniec E3, żeby nie było niespodzianek w, tylu, w stylu C5. H5. Dziwny ruch według mnie. Bardzo dziwny. Chyba niepotrzebny zupełnie. Zastanawiam się nad goniec E2 i goniec na D3. Goniec D3 może być... Znaczy to wszystko jest ciekawe. E5 też jest chyba dobry od razu. Chociaż goniec E2... Koniec E2. Niech będzie goniec E2 na spokojnie. Bo tu zawsze H3 będziemy mogli zagrać. Taki ruch się szykuje. Więc chyba trzeba go wyprzedzić. Gramy E5. Według mnie ten E5 ruch teraz jest bardzo dobry. Bo to bardzo przeszkadza figurom czarnym, tutaj w koordynacji w tym układzie. I teraz pytanie: Czy nie tym pionkiem otworzyć końca? Czy tym? On mnie może podważyć zawsze ruchem C5, tylko że jeszcze nie od razu. Tak zagram. Skoczek zagra sobie powiedzmy tu. Jeszcze taki ruch jest ciekawy, ale z doświadczenia pamiętam, że chyba te ruchy nie działały. Zagramy pionkiem z D na E5. Koniec F3. A ja nie mogę zbić tu. On mi zbije tu, ja zbijam tam. Zdobywam figurę. Przeciwnik podstawił. Bo jeżeli on mi zbije tu, ja zbijam tu, i on mi zbija Hetmana, to ja zbijam tam. No właśnie. I figura więcej. E, no za szybko zawodnik zagrał. Za szybko. Figura więcej po prostu. I tu możemy zastosować pułapkę. Robię roszadę. Jeżeli nastąpi bicie, bicie, bicie tutaj, to jest goniec D4. I możliwe, że przeciwnik tak szybko zagra i podstawi. Tak się też dzieje. Zobaczcie. Czyli zbyt szybko zawodnik tutaj sobie poleciał w kulki. I zbijamy. No i teraz myślę, że co? Atakowany jest goniec. Więc goniec sobie kulturalnie wróci, tak, żeby tu nie było jakiegoś szacha z odsłony. Nie, nie nic, nic się nie dzieje. Wszystko się trzyma. No, przewaga materialna ogromna. Zawodnik tutaj, mój przeciwnik, chyba troszeczkę za szybko pograł znaczy zdecydowanie za szybko. No i myślę, że tak, chociaż po wybiciu wieża D2, ale mogę tak zagrać. Dobra, to się będzie zgadzało. Grunt, że nie tracimy żadnego materiału. Tam można było wybić też wieżę, no ale to już nie ma co chyba przeginać. Jest takie zagranie. Ok. Taki ruch chyba trzeba wykonać. Nie ma się co szczypać. Trzeba odejść królem, żeby nie było szachów. Nie lubię takich szachów z odsłony. Wprawdzie tu jest podstawienie pionka, ale to tam pionek na E7, więc w tym układzie chyba nic się tutaj już czarnymi nie uda skontrować. A nie, co ja mówię, nie można zbić pionka, bo Hetman. E, no, tu już właśnie trzeba co uważać, proste rzeczy. No i zbijamy. I bicie tutaj, to mam bicie tu. Mogę też spróbować tak, tak. Tak, tak, tak. Dwie wieże na jedną, on ma parę pionów więcej, ale to chyba upraszcza pozycję, chociaż na jedno wychodzi. Poświęcić efektownie Hetmana? Poświęcimy. Dlaczego by nie? Rzadko się zdarzają takie okazje, więc prawie mat można powiedzieć. Mata na szczęście nie ma, bo jest jedna wieża w grze. A szacha można dać. On nie może zejść na linię D, bo wymienię. Raczej tu dokładnie. Hmm. Może tak i tutaj. Spróbujemy dać mata przeciwnikowi. To nie jest jeszcze takie proste. Ale blisko będzie. Tak, król sobie odejdzie tu. I jakiś ruch h tak żeby zrobić lufcik, żeby wieże miały jak grać. Może H4 nawet. Jak wieża D4, no to G3. Ok, No to zagramy tak. Mogę zbić pionka, tylko szukam mata. A, nie dam przyjemności przeciwnikowi zdobycia tego pionka. Zagramy po prostu A3. Bezpiecznie. OK. To może tak, bo tu grozi zbicie i tu grozi mat. Możliwe, że z rozpędu będzie taki ruch. A, jednak nie ma. Topionka uciekającego sobie zdobędziemy. Na siłę mata też nie ma co szukać, słuchajcie. Wiadomo do przy takiej przewadze. Kolejnego szachadamy. damy. Aha, i G3, będziemy bronić pionka. A co tam? No tam F4, wiadomo. I królem do góry. Jak bicie, to tutaj. Jak szach, to tutaj. No i hop. Może ten spróbować? W sumie tak. Ok, przeciwnik poddał. Dziękuję bardzo. Lecimy sobie dalej. No i mamy kolejnego gracza D4. Hmm. Może G6. Ciekawe czy ruch C4 zostanie zagrany. Został zagrany. goniec G7 i spróbujemy zagrać też od C5. Ciekawy motyw. Po D5 jest możliwość zbicia tutaj. To jest też bardzo ciekawy ruch, bardzo ciekawy wariant. I posunięcie Nie pamiętam skąd Nie F5, ruch F5 się gra. To są też bardzo ciekawe schematy. Tak, przeciwnik sobie tutaj gońcem zagrywa i Hetman sobie w, w wyfrunie na A5. Bardzo ciekawy, konkretny ruch. No i teraz tak, będę chciał zagrać tu. I to będzie taka możliwość zapewne, ale też jest ruch D6 tak i tak. Myślę, że spokojnie ruch D6. Tak żeby goniec tu miał furtkę. No i skoczkiem chyba zagramy tutaj. Ruch E4 to bicie, tam nie można. Ok, taki ruch mi się bardzo podoba. Jest on ciekawy, jeszcze zastanawiam się, czy tutaj tego gońca nie przepędzić. Może po prostu tutaj. A w sumie dlaczego nie? Bo jak tu? To możliwość wybicia pionkiem będzie bardzo fajna. A jak nie, to sobie zaatakujemy skoczkiem na E4 i tego pionka będę chciał wziąć. Zaatakowałem tego gońca. Gońca nie chcę brać, on mi jest niepotrzebny, zobaczcie, goniec tu nie ma nic do powiedzenia. A wzięcie pionka za friko to jest zawsze dobry temat. Zobaczcie, i bardzo, bardzo prostym sposobem, w prostym debiucie zdobyliśmy, zdobyliśmy pionka. Bez żadnego wysiłku, można powiedzieć. No i przy zamkniętej pozycji rządzimy. No i teraz trzeba się zastanowić. Bicie tutaj, bicie tu. Raczej wymienię hetmany z gońca tu już konkretnie. Skoczek tutaj, goniec odejdzie, tak. Skoczek na gońca, tak. To powinno uprościć grę zdecydowanie. I teraz jeszcze się zastanawiam tutaj. On tu, ja tu, on tu. Chyba nic nie ma. Dobra, zbijamy. Skoczek E5, goniec pilnuje pola E6, goniec ucieknie. No i po prostu H6. Prawdopodobnie skoczek może uciec. A jednak się wtrynił w centrum. No to bardzo chętnie to wymienimy. Mamy pionka więcej. Pozycja miodzio. Eee, I myślę, że tak, bo tu zawsze B6 bronię. Chyba długa roszada, żeby król był już bliżej tutaj akcji. Tak, no F4 się bardzo narzuca, wracam skoczkiem i jestem w domu. A4 to skoczek zawsze tu wiecznie stanie. Król C7. Y, Okej. Okay. Ja myślę, że nawet taki ruch. W wieżówkę sobie spokojnie mogę zagrać. Jak wybicie, to po prostu król wybije, dojdę do ruchu D5. Dobra, jeszcze do tego ruchu dojść nie mogę. B6, tu król sobie spokojnie broni, zawsze tak mogę spróbować. Chociaż, ha, on gońcem tutaj sobie zaplanował taki układ, dobra. To trzeba będzie trochę tutaj się pogimnastykować w takim układzie, ale nie, to chyba nie będzie trudne. Wieża F8, wieża F6, skoczek na D8. Będziesz chciał tak grać? No to H5, żeby nie było takiego ruchu. Tak, będziesz chciał grać. Zagram i wieża F6, przygotuję ten ruch, czekam też na wybicie. Jeżeli tak, to wtedy Ha, no dobra, bo chodzi o to, że jak ja zagram tu, to tu będziesz mnie męczył. To jeszcze asekuracyjnie zagram tak, żeby wieża z tej strony broniła i tak, i tego pionka zdejmę. Przygotowanie, nawet po tym ruchu chyba mogę tak zagrać, żeby nie było żadnej kontry. Tu się broni, e, zdejmuję pionka. Tak, on będzie chciał tutaj mnie... E, tak, tutaj muszę wybić, on wybije i wybijam sobie tutaj. Kolejny pionek więcej, skoczek wstaje na świetnym polu, tu grozi wybicie pionka. Jeżeli g3, to h4 obowiązkowo od razu. Wykorzystam to, że wezmę tego pionka, osłabię ten punkt. Zbijam, tu się nic nie dzieje. Okej. Okay. Eee. Ha, tak też zagrać. Ale mam taki ruch na szczęście. Tuż na konkretach działamy. Bicie tutaj, król d8. Zaraz pytanie, dałem mu kontrę? Nie, skoczek stoi świetnie, bo nie puszcza pola E2. E, właśnie, on tu będzie mi robił, chciał, będzie mi robił, będę chciał mi robić problemy duże. E, tak, mogę. No tak, troszkę, goniec chyba jest za silną figurą, trzeba będzie chyba ją odbić. Wchodzą mi do głowy takie dziwne ruchy jak skoczek tu, tu i tak. Żeby się pozbyć pionka bicie. Hmm, wieża B6 nawet bym zagrał chyba. ten pionek będzie silny. Czy ja tego pionka jestem w stanie wykorzystać? Może tutaj zagrać. Będzie groziło? Tak, tak, zagram. No dobra, chyba nic mi nie grozi. Gram tak, jednak skoczek chyba, wydaje mi się, że skoczek tutaj jest ok. Yy, Będzie chciał zagrać tutaj. No dobra, to ja sobie zagram, tu nic się nie dzieje. Aha, też bronisz pola E8. No dobrze, no to yy, od razu może zajdę tutaj z działań. Taki ruch, a mogę dostać szachę i będę musiał z powrotem zagrać. No dobra, to jeszcze się zastanowię, jak to rozegrać. Wieża moja jest bardzo, no właśnie, aktywność przeciwnika jest tu duża. Okej, okay, zmusił mnie do powtarzania ruchów. Znaczy zmusił, no jeszcze nie, ale. Znowu tak, muszę grać. Może tu. Ja zresztą bierzemy 600. Dobra, zagramy G5. Zobaczymy, czy tu będzie ruch. A jednak nie. To tutaj, tu się broni. Okej. Okay. I chyba takie posunięcie. Tu atakuje dwie rzeczy. Ma możliwość tu zbicia. Ale wydaje mi się że już chyba trzeba zagrać tak kolejna wieża wchodzi do gry grozi mat o się udało no ciekawa była partia ale słuchajcie debiut tu wyszedł rewelacyjnie rewelacyjnie więc bardzo polecam jeżeli ktoś y, lubi tego typu rzeczy to można sobie super stosować y, wyszło fajnie y, ok posunięcie e4 a zagrajmy mocno gambitowo co tam nie będziemy się tutaj szczypać. c3 oddajemy pionki wszystkie Bierz pionki, drogi przyjacielu. Gambit duński. Dużo się dzisiaj dzieje. Tam ten sprytny ruch, ten G6, G7, bicie skoczka jest bardzo sprytne. Jest, taki rzadki, jest to rzadkie rzadki otwarcie, ale, ale bardzo końśliwe. Na niższym poziomie... Wystarczy znać główne idee. A troszkę na wyższym oczywiście ciutkę, więcej wariantów głębiej troszeczkę trzeba zrozumieć pewne zagrania i pewne ustawienia. No tak. To tyle by było, jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. Tutaj cały czas proponuję przeciwnikowi wybicie pionka, więc jeszcze to zostawiam, wyprowadzam sobie skoczka. Tak, żeby szybciej tymi figurami grać świeżo. Ja wielokrotnie, słuchajcie, powtarzam to, że wyprowadzamy te figury i tak dalej. Robię to świadomie, żebyście sobie świetnie utrwalili. Co i jak słuchajcie, to jest chyba poważny błąd. Hetman tutaj. Grozi nieuch nieuchronny mat. Niemal, że nieuchronny, bo będzie jeszcze. Aha, no nieuchronny, bo nie można tutaj, bodaj mat. Hetman D5. Wobaczcie, 6 ruchów. Koniec partii. Figury się same poblokowały. A tutaj? Tu. Mata nie ma. Okej, okay, ale figura więcej. I wracam. Broniąc tu. Figura więcej. Easy. Easy. Nic się tutaj nie wydarzyło. Um. Wow. Od tego ruchu. Wow. Ale ruch. Rodzi zagranie tu. Jak ja zagram tu, to mi C2 odzyska figurę. Ale puła pensja. No, powiem Wam, się nie spodziewałem tego ruchu. Odzyskał figurkę. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Niech ja pomyślę. Czy ja nie mogę dziś odejść hetmanem? Ty mi dasz szacha. Nie wiem, ja zagram typu król E2, ty mi weźmiesz tu. Dobra, ja tak zrobię, bo wolę oddać wieżę i spróbować złapać tego skoczka. Żeby jednak zyskać przewagę. Znaczy, po tym ruchu, nawet chyba król D1, on zbije wieżę, ja zbiję skoczkiem tu. O, w ten sposób sobie zagramy. Chwilowo będę miał jakość mniej, ale myślę, że perspektywy na, u, na zdobycie tego skoczka, więc yy, najpierw spróbuję coś oddać. Chociaż i tak w minimalnym założeniu, mogłem wrócić hetmanem, oddać figurę i cieszyć się też pozycją. Myślę, że w miarę rozwoju, chociaż wolę jednak zamieszać tu w pozycji przeciwnikowi troszeczkę zrobić więcej problemów. Yy, no cóż, no tak, tutaj to jest jasne. Tak, i skoczek wybija. No i dobra. Skoczek tu jest na razie uwięziony. Można próbować grać b3, goniec b2, ale mamy na to czas. d5 ruch. Może być zagrany. Będę musiał odbić pionkiem po prostu. A może nawet gońcem naturalnie i królem podejdę. Tak na piechotę. Też może to zdać egzamin. No i jego tutaj problemem przeciwnika jest właśnie troszeczkę tu pozycja taka, gdzie nie może... No, te D5 cały czas chyba musi, musi według mnie grać. Coś w tym stylu C6, C6 D5, coś takiego kombinować, bo ja mam plan prosty. Goniec nawet na D2 na E3 i król sobie podchodzi i wezmę skoczka. I będę miał dwie figury za wieżę, więc tutaj na pewno będzie wtedy bardzo dobrze. Ale to muszę przyznać, że było bardzo sprytne, aż muszę sprawdzić z silnikiem, jak to wyglądało, czy tam czegoś nie było. No bo to mnie tu zaintrygowało. Tutaj to wszystko się do końca wymieni. Ja myślę, że tak zagram bezpieczniej. Chodzi o to, że on zagra tu. Ja to wymienię wszystko i zagram skoczkiem. Albo nawet Hetmanem. I nie chcę mieć króla tutaj z odsłony postawionego, więc może wymienię wtedy Hetmany i potem cyk, cyk, cyk. Proste rzeczy. No dobra. No, taki ruch D5 jeszcze trzeba zagrać. To chyba e, taka była jego idea, chociaż ruch B5 też jest ciekawy w sumie. Będę musiał odejść. On tak zagra. A, właśnie! Tutaj. Czasem Hetman A5 może zagrać z rozpędu, ale wtedy stanie pląbkę, Taki niewidoczny Hetman na A5 to rzad, rzadki, znaczy, może rzadki widok. No, w sensie w tych układach może rzadszy. No i byłoby zagrać królem i wieżą odbić za chwilę skoczek, ale skoczek będzie miał ucieczkę przez c2. Zatem trzeba uważać. Okej. Okay. Yy, nawet chyba tu. O! Goniec d3. No właśnie. Yy, dlaczego ja gońca d3 nie analizowałem? Tu jeszcze będą miał opcję e5 z groźbą mata. Nawet jak tak zagra, to będą miał opcję bicia i będzie groźba mata. A ten ruch nie groźny, bo tak. A tu będzie teraz król E2 mógł sobie fajnie zagrać, bo skoczek na C2 nie ucieknie. Problemy rozwiązane. Jasne. Wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. I fajne jest to, że nie ma Hetmana. Nawet jakby zagrał, to jest B3. Znaczy w tym momencie nie może zagrać, oczywiście, ale G6 raczej. A OK. To tutaj. Jeszcze on pewnie analizuje coś takiego. Wybicie B2, a tu nie można, bo skoczek. Dobra, to się trzyma. A3. Łe, co ja zgrałem? Słuchajcie, ja jestem. E... <ścoughs> skoczek na C2 wychodzi. No dobra, skoczek na C2 wyjdzie na chwilę. E, potem dalej, ale już ma drogę ucieczki większą. B3, w ogóle tego ruchu nie widziałem. Fajnie zagrał w sumie. Fajnie tak zagrał dosyć. Tak zagramy sobie. Ja jeszcze o hetmanę, Hetmanie A5, ale tu się otworzył, teraz goniec. Dobra, to za dużo, dobra. Za, wiem, za dużo myśli, za dużo myśli naraz. Groże Matem. E, taka jest pierwsza myśl teraz moja. Groże Matem. E, no G6 raczej musi nastąpić. Hetman tutaj sobie wejdzie i będę planował skoczkiem zagrać tam albo gońcem, czyli na mata. Skoczkę też mogę przestawić. Dokładnie, Hetman H6. A może nawet ruch H4, H5? Bardzo prosty plan w sumie. Mega prosty. Pytanie, czy on jest szybki? Chociaż to jest chyba szybsze. Tu, 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 tu dajemy koniec F6. F6 to tu już wtedy też bicie i straty materialne. No tak, skoczek na G5 jest szybszy. Nie goniec G5, właśnie, tylko skoczek. Bo tutaj po wymianie już ten goniec będzie tutaj yy, fantastyczny. Okay. też jest coś takiego, że na przykład tu, 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 tu się wymieni F6, go nie zda szacha król odejdzie um, tu po wymianach też można zbić tu i skoczka odbić no tak, jest wiele ciekawych tutaj możliwości no dobra, tu już jest chyba bardzo dobrze Ok. Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia w tej sytuacji. Plan jest prosty. Poszło E5. Dobra. Gramy swoje. Chcemy dać mata. On musi zbić. Bicie. F6, bicie. Wieża tu, tu do końca. Hmm, będę musiał zagrać jakiś ruch. F3? To znaczy tak, bicie, bicie. F6 może zbić nawet pionkiem w sumie. No tu muszę odbić, to nie mam wyjścia. F6, bicie pionkiem. Chociaż nie. Po F6 jest też bicie chyba tutaj. Tu, tu, tu. Tu, tu i tu. Tak, zrobimy. Kolejne poświęcenia idą. Jeszcze, oczywiście, zagrania jak, jakiś taki ruch jak Hetman na E7. No, ale wtedy mam też bicie tutaj. Więc, no tak, trzeba chyba wykorzystać tego ostatniego gońca. Wydaje mi się, że to działa. Bo ha, tak, tak, tak. Nawet chyba EE -E grozi mat. On, załóżmy, zagra coś takiego. Ja tu, aha, on będzie miał taki ruch z szachem i w hetmary. No problem jest teraz, het, też może być problem. Może być, Mów, mówię, że może być z królem, ale nie no, tutaj zawsze jest inny wariant. Po prostu po wybiciu wybijam gońcem, on musi odbić, wybiję pionkiem. Będą nadal figurę mniej, ale opcja atakującą, dużo pionków. No i tam skoczek chyba tu i tu koniecznie. Skoczek nie będzie bardzo silny, będzie bardzo ograniczał figury. Nie no, intuicyjnie wydaje mi się, że jest wygrana. Ja zresztą też sprawdzę to z silnikiem, bo jestem ciekaw, jak on to ocenia. Hetman tutaj teraz. A właśnie, hetman na D7. Ale tu mam skoczka C5. Jak dasz mi szacha tu, jak zbijesz tu, to mat. Hetman D7 nie działa. Zbił. Zbić trzeba. Tak. To już przeliczone było. I bicie pionkiem. Tu grozi mat. Tu już bardzo niebezpiecznie. Tam jest ruch oczywiście hetmanem. I po takim ruchu. Tak. Tu. 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 Nie, to nic nie daje. To będzie można chyba wymienić. Wymienić i szybko zagrać tak. Jeżeli on podejdzie królem pod pionka, to wtedy tutaj. A, nawet on nie chce wymieniać hetmanów. Spoko. Eee... No to bardzo spoko. G4? Poczekajcie, ja mogę tak zagrać mimo wszystko. On nie może zbić, bo jest mat. A ja grożę takim ruchem, skoczek się nie wydostanie. Skoczek tutaj raczej powinien zagrać. A jak skoczek zagra, to ja wtedy mam ruch wieżą. I będę tam ruchem groził. To? to podstawia. Po prostu podstawia, bo jak on mi zbije teraz tutaj, no to wyszachuje przeciwnika. Jak tutaj, to tu wieża wejdzie, a wieża nie wchodzi. On ma 5 sekund, zaraz sobie to sprawdzimy, dobra. Hmm, tutaj będę miał szach, ale jednego ucieknę. Dobra, no to zdobywam wieże. To jest wygrana. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie to z silnikiem. Na razie jest Okej, okay. tak. Goniec E7. To błąd. Hetman D5 też pokazuje taki ruch. Skoczek H6. Słuchajcie to się wszystko. Zgadza. Tak, Roszada. Aha, dobra. Goniec C1 i już mikro błąd u białych. I tutaj czarne przechwytują inicjatywę, jak się okazuje. Okazuje się, wydawało mi się, że to jest naturalny ruch. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest bicie skoczkiem tu, bo chodzi o to, że on odbija z maze psute pionki. A w figurach jest tak samo. Można wrócić, zaatakować. I tu się wszystko dobrze. No tu się wszystko trzyma po prostu. Jednak poszło tak, a to ciekawe. Co? Hetmanem na C2? To co? C2? Tak, tu. Tu I to jest super czarnymi D5. Jakie kopnięcie D5 to jest częsty ruch, pamiętajcie, jak będziecie grać czarnymi. To jest dobry ruch taki uwalniający figury czarnych, a jeszcze tu roszary nie ma. Och, ciekawe rzeczy. No to w sumie dobra. Poszło tak, czyli lepiej. Szach. Tu, zbicie. Zbicie. D5 trzeba było grać, tak? Cały czas mówię D5. Nie patrzeć, zamknąć oczy. Dać pionkę. Ale B5 też jest dobre. C6 poszło. Goniec D3 od razu każe grać. Goniec D2, tak, tu, tu, a tu już jest przewaga białych w tym momencie. Źle, Krzysztof, E5 od razu z opcją mata. G6, a to nie takie łatwe, tak. A co będzie po tym? Z zimną krwią bicie tu piona. Ja cię kręcę i takie ruchy grożą. No to silniczek nieźle tutaj widzi. Opcje wygrywania. Eee, dobra, tak poszło jednak eee, w tym układzie. Tutaj, tutaj jest źle. E5 cały czas, wtrącenie. Cały czas każe grać tu, ale to trzeba mocno poprzeliczać. Silnik widzi, jak ten pionek, czy dochodzi, czy nie. To taki nieludzki odruch by był z mojej strony. E5. Dobra, A3, skoczek. Teraz E5 jest dobry, G6, tak. D5. Silnik teraz mówi, żeby grać jednak H4, czyli z tym planem, co mówiłem wcześniej. Może i racja, bo ten pionek wyszedł już. No tak, można by było grać w ten sposób. Znaczy teraz mi się po prostu w głowie przyjaśnia, że to lepsze. No dobra, ale skoczek G5 też istnieje, posunięcie to też jest dobre. Bicie, bicie, F6. Wiecie co? Jestem lamą. Ten ruch remisuje, nie? Hetman D7. Ale to samo jest po tym ruchu. To też remisuje, tu, tu. Nie wiem, dziwny, dziwny silnik. Silnik każe powtarzać ruchy. W każdym razie tutaj poszło tak. Tu też niby jest remis. Hetman F8, a bo Hetman F8 już jest wygrana. F7! Nie widzę takiego ruchu jak F7. No ślepota. Zaawansowany pionek tutaj już ma wielkie szanse. No dobra, poszło tak, no i przeciwnik, co, goniec F5, no, błąd popełnił. Hetman G8 każe grać, ale dlaczego to jest remis? Ja bym to w ogóle wybił, zbił tu, aha, jest goniec F5. Chodzi o to, że dużo pionków. Tak, tak, no nie wiem. A, zwierza tutaj wjazd, i tu. Pionki nie mają chyba znaczenia, bo nie są aż tak zaawansowane. Kurczę, no ciekawa, ciekawa partia, naprawdę by była. Jednakże przeciwnik już tam na krótkim czasie się pomylił, ale to jak zaatakowaliśmy go, ma mały czas, no to wiadomo, że już u niego jest ciężko. Tak, tak, tak. Tak, dobrze poszło. Tak, tak. A, F7. Nie widzę ruchów F7, w ogóle nie wiem dlaczego. Najprostsze, co może być. A to też wygry. By... Nie wygrywa. Hydrofon F8 jest zasłona. Nie widziałem tego. No dobra, nie widziałem. Nie wiem, no mało widzę jak widzicie dzisiaj. Dzisiaj bez formy większej. F7 wygrywa od razu. Tak i tak. E, bo tylko to widziałem, że zbijam tu. A to jest tremis po tym? Tak, tak. Tu. A tutaj to jeszcze przegrywam. Tak będzie, z schodkami szedł. Tak, tak. Jakbym nie wziął skoczka. Powrotem. Wow, ale ładny remis, jakbym wziął wieżę. Bardzo bogata, ciekawa partia. E, dobra, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.